Tomek tylko mówił, że to jest jakiś swap i to jest jakiś chyba coś jest, mówi, ale nie wiedział do końca co to jest. No. Dasz się golnąć? A te zawiasy też tutaj wzmacniane, nie? To są te. Mogę od razu polecić. To są do Simpsona z Jack Motors. Gazówki. Dałem za nie 220 zł i no naprawdę nie żałuję. Super amortyzatory. Super. Nie, no ogólnie dużo jest wzmacniane, bo no głównie to dużo daje, to wzmocnienie. Tak. Bo ogary 200 lubiły pękać u nas w spawach. No tu właśnie, tak słyszałem, no. I dzięki temu już by było dawno popękane, bo to jest rama malowana prostowo. A tu masz wzmocnienie, nie? Tak, mam wzmocniony profilem i nic nie pęka. Widzę, że do wydechu też tutaj przedłużkę zrobiłeś? Tak, to przedłużkę zrobiłem z tej oryginalnej tutaj, co w ogarze było mocowanie tego tłumika. To po prostu uciąłem, dospawałem tam krócej i tak wygiąłem. I patrz, opony Mitasa masz. Tak, opony Mitasa. Ale... Po sezonie będą chyba do zmiany, bo paliłem gumę na galerii solnej. No właśnie. I dymu było, ale się nie załapałem, bo ten tam pan co nagrywał, to nie załapał akurat tego momentu, tylko tak z daleka. Ja ci na... Chcesz spalić tu? Nie, szkoda opon. Spal! Nie! Spal! Hamulca przed niego nie ma. Ale już nie masz tej opony. No ale nie ma gdzie, bo hamulca nie mam przed niego. Aha. No. Jakbym miał tarczę, to bym spalił. Kuba do mnie dochodzi dzisiaj i mówi, wiesz co, tata pozwolił mi palić gumę w kładzie, no i pali, więc... Tak? O. O. Coś czuję, że już nie będzie kopony. Jeżdżą od 14. O. No, non stop. No. Żadnej przerwy? To nieźle. Tak potrafię jeździć, nie? W sumie gdybym miała, to bym sama tak jeździła. No sporo roboty tutaj było. Zacnie te lagi z przodu. Dobrze wiesz, bo nawet fajnie przy lądowaniu, tylko muszą być mocne, nie? Bo przy lądowaniu to wiesz, one są tak mocno wysunięte do przodu, nie? No. Co? Fajnie. I tak myślę sobie, żeby kiedyś zainwestować. No to są ogólnie lagi od Simpsona. Dasz się golnąć? Mogę. Dobra. Moja jazda ogarem NRF 140. 4 osób to chyba będę umiał latać. O, nawet zapalony. Tylko tak, wiesz co? Zapomnij o przednim, nie? Bo przedniego nie ma. I tylny jest też taki, wiesz, musi mieć ten nóg. Dobrze, tutaj. Damy radę. O. I pamiętaj, że jest trochę przylany, więc tak przerywać może, nie? Dobra. Jedynka na dół, reszta do góry? Wszystko do góry. Wszystko do góry. Wszystko do góry. Bo to faktycznie nic nie hamuje. Ja tu jadę, a to nie hamuje. Zredukuję. Tu nawrotkę zrobimy. Odpycha to się naprawdę fajnie. Musi Filip ogarnąć te hamulce, bo...
Wiesz co? Hamulców to nie ma, ale na trójce chyba ponad 8 tych miałem. Tak? No. Hamulce to... wiesz co? No tak. Hamulce... Ile to leci? Hamulce są do dopracowania. No. Przedni wystarcza, ale chciałbym na przyszłość dać do tyłu tarczę też. Ale do przodu to musi być, nie? Aha. To faktycznie ta bębnówka to ledwo co tam łapie z tyłu, ale tak to petarda. Maxa, ale jak się zatrzymam? A to jest najlepszy ogar, na którym jechałem. Zawodowo. Rwie na to koło. Wyłącza? To. Od razu przykręcasz klucik gaśnie. Aha, klucik tak, tak jak mówiłem, hamulce są do dopracowania, bo jednak nie ma ich takich jak chciałbym mieć. A to już nie są żarty, nie? No nie no. Chciałem V-Maxa zrobić, ale mówię, jak ja się zatrzymam. Ten tylny coś tam działa. Przedni nie, bo jest linka za długa. Mhm. Ale też ten przedni też taki... Ja bym parę podkładek dał, śrubę i coś. No, może tam coś podziałam. No. Tak na szybko, z tego co pamiętam, można zrobić. Fajny. To jest najlepszy Romet Ogar, na którym jechałem. No, naprawdę. Ale to wiesz, to na trójce to wyrywa, na dwójce. No. Czekaj, coś mi się tutaj patrz. Zobacz, zacząłem już to zjeżdżać. No. Środek.
Już opona do wymiany. No, nie, jeszcze do enduro gumy jadę. A. Na kole latać. No to wystarczy ci, nie? No bo w teren to nie, ale... Nie, w teren nie. W teren nie, ale jak na drogę to tam dokończy się. Ciekawe ile tutaj tej gumy jest, co? Też ciekawe. Taka ciekawostka, jeszcze chyba tym nigdy nie tarłem. O. To znaczy, że dobrze na kole latam. Dzięki, że pokazałeś i dałeś się golnąć. No, proszę bardzo.